Witajcie na kanale sklepowym. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że za moment przybędę na zlot Inventum. Dziadek coś jest bardzo niechętny do współpracy. Spróbujemy chyba trzeci czy czwarty raz. No, za piątym razem. No i przybyłem o godzinie 9:59. Pamiętam, bo spojrzałem na zegarek, kiedy właśnie kończono działania na cmentarzu tuż obok ośrodka wypoczynkowego. Ale postanowiłem tam zajrzeć. A jak wjeżdżałem, była godzina 10:00 i akurat kończyły się tutaj uroczystości na cmentarzu, który jest obok tutaj tego ośrodka wypoczynkowego. Cmentarz wojenny związany z I wojną światową, a dokładnie z działaniami w 1915 roku. Tam jest taka świetlica społeczna, miejsce spotkań miejscowych. No widziałem, jakiś sklep jest, nie? No to jest takie centrum tej miejscowości. Tak? Fajne centrum. Wszelkie wydarzenia kulturalne, społeczne. Po południu rozpoczęły się konkursy, gry i zabawy, w których można było wygrać dużo fajnych nagród. Było 12 gniewnych ludzi, a teraz jest 48 przyjaźnie nastawionych. Tam trwają zażarte konkurencje, a tutaj pieski sobie odpoczywają. Dajesz, tato! Jarek! 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 Dawaj! Trzeba przyznać, że można tutaj sobie wypocząć. No, jeszcze 3 razy do baru pójdę i tak będzie właśnie. Teraz będzie Jagoda rzucał kulą. Trzeba zamazać. ,35 m. No nie. Nie, teraz ja powiem. Gotuj z kapuśniaczkiem. To jest właśnie ta seria. To drodzy widzowie oglądacie. Sosik. Dokładnie tak. Na winku bieszczadzkim. Dokładnie tak. Następnego dnia, godzina 8 rano. Dzień dobry. Tutaj Slobodnicy, słucham pana. Następny dzień należałoby zacząć od takiej anegdoty. Co ma wspólnego obchody Dnia Strażaka ze zlotem detektorystów? A więc z pewnością są to przestery w mikrofonie. Mikrofon sprzągł się z nagłośnieniem i to wywołało taki nie najlepszy efekt. Dalszy materiał z tego dnia nie był zbyt już dobrze skoordynowany, ponieważ zostałem uraczony, poczęstowany wieloma różnymi bardzo smacznymi specyfikami, z którego najbardziej zapamiętałem bercikówkę. Mogę się mylić. Specyficzne właściwości owych napojów spowodowały skutki natychmiastowe oraz takie odwleczone w czasie. Jeśli doszło do tego, że śpiewałem jakieś chórki bądź psalmy, oznacza to, iż, jak mawiał Janusz Gajos w pewnym bardzo dobrym filmie, moc jest z nami. Na szczęście nazajutrz, niemal z samego rana, zaraz po rozdaniu nagród, na którym nie byłem jeszcze w stanie być, za co oczywiście przepraszam, no ale takie jest życie, czasem się tak wydarzy, więc kierownictwo zlotu zarządziło wycieczkę w takie niższe partie gór do schroniska i tam się poratowałem bardzo pożywnym żurkiem. To też chyba nawiązanie do tego filmu z Januszem Gajosem. A dopiero później talerz pożywnej zupki.
Dobrze. A więc po spacerze w jedną stronę i pożywieniu się z zupką, mogłem już w pełni podziwiać uroki Bieszczad. Po obiadu, o kolacji, będąc już w 100% na tym świecie, postanowiłem, że już wyjadę w stronę Zagłębia. Być może będę nocować, być może nie. Natomiast te czwórka zaczynała stopniowo podczas podróży pokazywać różnego rodzaju usterki. Powróciła sprężynka dwa razy, ale na szczęście nic się więcej w tej kwestii nie wydarzyło. Natomiast zaczęły być problemy z centralnym zamkiem, ze spryskiwaczami do szyb. Dolałem płynu, bo myślałem, że brakuje, ale to chyba nie ten problem, że brakuje, tylko coś tam się dzieje. Nie będę więc ściemniać, że była druga noc w te czwórce, bo jednak około godziny pierwszej dojechałem do domu, a niedzielę spędziłem na jeszcze dochodzeniu do siebie, bo o dziwo w niedzielę dalej ujawniały się tajemne moce specyfików. I przyszedł czas, aby powrócić do wioseł. A powrót do wioseł bywa bardzo uciążliwy, zwłaszcza jeśli jest to poniedziałek, a najczęściej to jest poniedziałek. Był taki film, Nie lubię poniedziałku, ale nie wiem, o co w nim chodziło, już nie pamiętam. No a mi się jeszcze przydarzyły dwa urzędy i komisariat policji, ale o tym może kiedyś opowiemy, jak się sprawa wyjaśni. A teraz idę zobaczyć, co się dzieje w Odyńcach. W jednym lokalu urzęduje mody w Królestwie Detektorów i już wszystkie tematy InPost DPD zostały dzisiaj, jak widzę, ogarnięte. Natomiast trwają przygotowania do naszego sobotniego zlociku niedaleko miejscowości Kędzierzyn-Koźle. Natomiast w drugim lokalu rządzi Maciej i wgrywa właśnie rzeczy z marki Vandermoon do Mercedesa Sprintera. I jakiś tam model ma 300 wariantów różnych ułożeń tych produktów, także tu jest co robić jeszcze. Pojawiła się usterka związana z centralnym zamkiem. Patrzcie, otwieram. O, już w ogóle nie działa. Aha, ale tutaj widzę, że tulipa. Tutaj było, tu się zaczęła cała usterka. Nie no, tu nawet słychać, że... No słychać już było miesiąc temu. No tu silnik podcałkowicie. To wsiadamy tamtą stroną. Także na razie do tej czwórki będę wsiadał tamtą stroną, ale ten czarna mamba jest teraz, ma wymianę oleju, to ją wymienimy i będzie dzisiaj może naprawa. Jest następny dzień, właściwie już piątek, dzień przed naszym zlocikiem. Od drzwi przesuwnych coś się tam dzieje, z rolką głośniej pracuje i obawiam się, że te drzwi też w niedługim czasie będą przeznaczone do naprawy. Czarna mamba wróciła z wymiany oleju, więc może ona zastąpi tę czwórkę w sobotę. Natomiast u mechanika kompletują części, jeśli chodzi o centralny zamek, bo niełatwo zdobyć części do nowych aut nawet, a co dopiero do 30-letniego Volkswagena. Także trochę potrwa, zanim znajdą, bo to było wiele razy doraźnie naprawiane, a chcielibyśmy po prostu dostać sprawne części i wtedy się to wymieni całe i będzie już dłużej działało. W poprzednim odcinku wam obiecałem, że znajdę jakieś stare zdjęcia sprzed 20 laty, jak całą dekadę jeździliśmy właśnie na kemping. Może nie były to campervany, natomiast o takie baldachimy. Tutaj były namioty różnego rodzaju. Jeździło się po 2-3 tygodnie i tutaj to zdjęcie przykuło, dwie rzeczy przykuły moją uwagę. Tam w tle widzicie namiot, natomiast tu gram ja ze świętej pamięci wujkiem w szachy. Bardzo lubiłem wtedy w szachy grać, a w środku stoi stolik, który do dzisiaj nam służy na naszych mini zlocikach. Ktoś tam pisał w komentarzach, że chciałby zobaczyć właśnie takie stare zdjęcie z tego okresu, jak był Odyn. Akurat w tej szufladzie mi się nie udało znaleźć takowego zdjęcia. Jak zwykle czas jest tym czynnikiem, który mi nie pozwolił. Może znajdę w innej szufladzie następnym razem, a póki co mam takie tylko. I to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Jutro widzimy się na zlociku, a na kanale w niedzielę lub poniedziałek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.